Nad Wątokiem w kosmicznej arce ze strzechą, kartoflami, kolorowym telewizorem i Marią Magdaleną buduje wieżowiec dla miliona pszczół. A dnia 7 płynie do kiosku Ruch dowiedzieć się, czy na planecie, którą marzy odwiedzić, żyją jeszcze ludzie wypędzeni z Ziemi. Jan Głuszak, pseudonim artystyczny Dagarama. Architekt, futurysta, filozof, poeta. Urodzony w 1937 roku w Tarnowie, dziś już prawie zapomniany. Wizjoner, twórca oryginalnych projektów architektonicznych. Człowiek, obok którego trudno było przejść obojętnie, który każdemu, z kim się przyjaźnił, pozostawiał cząstkę siebie. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Już na początku studiów zdobył dwie nagrody na konkursie SARP, ASP i Politechniki Krakowskiej za wizję krytych stadionów i dworców o konstrukcji wiszącej. Profesor Hryniewiecki pisał o nim: przyroda ośmiela Głuszaka, stąd porywająca skala jego marzeń i jednocześnie nieograniczona ich swoboda. W 1974 roku obok Tadeusza Kantora, Marii Pinińskiej-Bereś i Antoniego Haski otrzymuje Nagrodę Krakowskiej Krytyki Plastycznej. Jego projekty łączą w sobie elementy pragmatyzmu z metafizyką i poezją zarazem. Bierze udział w wielu pokazach. Największy sukces odnosi na Międzynarodowej Wystawie Architektury Intencjonalnej Terra 1 we Wrocławiu, gdzie zdobywa główną nagrodę, a jego prace zyskują duże uznanie zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych specjalistów. Jego nazwisko pojawia się w licznych publikacjach prasowych i książkach. Głuszak wydaje 3 poetyckie manifesty oraz traktat filozoficzno-architektoniczny pod tytułem Utopia udokumentowana, De labore solis, z trudu słońca, czyli epifenomeny umysłu. Choroba przerywa studia Głuszaka, ale nie umniejsza jego pasji projektowania futurystycznych koncepcji architektonicznych. Należał do tych, którzy więcej czują, inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią, a których często nazywają schizofrenikami, jak pisał Kępiński. Po powrocie ze szpitala pracował jako stróż na budowie, kleił pudełka w spółdzielni inwalidów, potem pracował jako dozorca w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Znał swoją wartość, ale musiał się przystosować do małej rzeczywistości. Normy społeczne są zbyt silne, by nawet największy filozof mógł się z nich wyłamać. W 2000 roku wyszedł przez okno. Biegłem z domu w stronę rzeki, bo ludzie mówili, że wezbrała. Zobaczyłem zalaną całą dolinę. Zmącony nurt przelewał się przez poręcze mostu. Coś mnie ciągnęło ku wodzie, ale zatrzymałem się na brzegu. Potem odwróciłem się. Odszedłem kilka kroków i uniosłem się nad drogę, po której pędziła karetka na sygnale. Z góry widziałem wszędzie rozlane wody. Mijałem jakieś budynki, z których dolatywały odgłosy musztry. Baczność! Spocznij! Po pewnym czasie zniżyłem lot i zobaczyłem, jak z góry zbiegali mali ludzikowie. Zapytałem ich: gdzie tu jest kościół? Odpowiedzieli zdziwieni: nie ma. To Boga nie ma? Nie ma, odpowiedzieli. Byłby potworem. A Chrystus?
On nie jest Bogiem, tylko połączycielem. Jakby przed świtem unosiłem się nad moim domem. Leciałem w powietrzu nad drogą i polami na południe. Całego mnie przeniknął dziwny prąd. Z wysoka roztaczał się wspaniały widok. Wszystkie drzewa, jakie tylko rosły, zakwitły na biało. Cieszyłem się przedziwnym obrazem, i kiedy leciałem dalej, drzewa się zapaliły i zaczęły mnie parzyć. Wyszedłem z dziury, strzepnąłem ziemię z rąk i nóg. Zacząłem poruszać się po pustkowiach. Domy stały się wyludnione, okna wyprute, ruiny. Brak ludzkiej istoty. Napastowały mnie czarne niedźwiedzie i diabły. Kościoły były pozamykane albo zrujnowane, wewnątrz bez obrazów i figur w ołtarzach. Domy, jeśli były zamieszkane, to zamknięte na duże zamki i pilnowane przez złe, duże psy. Coś kazało mi wejść do jednego domu. Stanąłem w przedsionku i chciałem się modlić, jak celnik. Ale naprzeciwko stał starzec. Gdy zacząłem iść ku niemu, uchyliły się boczne drzwi. Zajrzałem za nie ostrożnie, bo nie wiedziałem, co się za nimi może kryć. I zobaczyłem owczarnię pełną owiec, a przy wejściu stał czarny baran z rogami. Zostałem przemocą. I wtedy obraz Niepokalanej zniknął, a na jego miejscu pojawił się obraz bestii z rozwartym pyskiem i ogromnymi kłami. Przeraziło mnie to i sprzeciwiłem się wewnętrznie przeciw temu, żeby być kiedyś do nich zaliczony. Jechaliśmy z bratem wozem i koniem. Minęliśmy kapliczkę bez tylnej ścianki. Była pusta w środku. Mówiłem do brata: jedźmy do kościoła, ale nie było nigdzie widać kościoła. Jadąc drogą, spotkaliśmy siedzącego starca, jakby czarownika, palącego w piecu. Ogień wydostawał się wysoko ponad wierzch. Starzec zaczął mnie odpędzać. Kiedy nie chciałem odejść, zawołał swoich pomocników i znalazłem się przed otworem ziejącego ogniem pieca. Powietrze parzyło, wsunięto mnie do środka. Znalazłem się znowu na drodze obok brata. Koń zaczął prychać. Wtedy powiedziałem: jestem diabłem. Ty weź konia, ja pociągnę wóz.
gdy to się działo, w powietrzu, z boku, zobaczyłem cudowny biały zaprzęg. Duże gałęzie ciągnęły gondolę z jakimiś białymi księżniczkami. Zostawiłem wszystko i pobiegłem za nimi. Znalazłem się na naszej ulicy. Przy ostatnim domu był cmentarz i kościół. Dochodziła z niego muzyka organowa. Uwielbiam tę muzykę, więc aż przyklęknąłem z wrażenia. Był półmrok. Gdy klęczałem, zobaczyłem, że starzec niesie Pana Jezusa na plecach do mnie. Kiedy przyszli, Pan Jezus położył mi na lewej dłoni złotego ptaka z rozpostartymi skrzydłami. Ręka była protezą, jednak czułem, jak w palce wbijają się pazury ptaka. Pobiegłem w stronę toru, za którego biła w górze jasność. Pomyślałem, że to wschodzi słońce i w jego widoku znajdę lepsze odbicie Boga. Wybiegłem na nasyp i cóż zobaczyłem? Zamiast jednego, kilkanaście słońc na różnych wysokościach. Akurat chyba tyle, ile krzykliwych młodych kobiet siedziało w oknach i na dachach domów stojących opodal. Otarłem oczy z łez, którymi się wzruszyłem przed obracającym się firmamentem nieba i skierowałem się ku nim. Ktoś może powiedzieć, że niewiele w tym logiki. Sceptycznie można to określić. Wytwór sieci neuronowej mózgu. Wyraz tęsknot i myśli, którymi opanowany jest człowiek. Jak trzeźwo określić te wizje? Są kompensacją braku w rzeczywistości, w której człowiek żyje. Najprościej i najłatwiej utrzymać, że senne obrazy i ich akcja są wytworem psychiki człowieka. Akcja i symbolika snów łączą się ściśle z dotychczasowymi przeżyciami. Ale niektóre sny mogą zaskakiwać wymową swych treści. Pan Głuszek trafił do nas po leczeniu, po zaopatrzeniu chirurgicznym, bo przecież wylądował w klinice chirurgicznej w stanie niemal agonalnym, prawda? W stanie głębokiego wstrząsu posocznicowego po masowym, nie tyle nawet oparzeniu, ile zwęgleniu, częściowym zwęgleniu jego dłoni, nadgarstka. I po zaopatrzeniu chirurgicznym, po uratowaniu życia, można powiedzieć, z powodu tego, że nadal utrzymywała się jego psychoza, przeniesiono go bezpośrednio do naszej kliniki. Był długotrwałym i powiedziałbym kilkuletnim pacjentem naszej kliniki, gdzie mieliśmy okazję po pierwsze, odbyć z nim dziesiątki godzin rozmów. I muszę powiedzieć, że nieraz miałem wątpliwości, czy
czy to rozpoznanie schizofrenii było w pełni uzasadnione. Nie mieliśmy wątpliwości, że chodziło o krąg psychozy, prawda, głębokich zaburzeń o charakterze psychotycznym, a więc choroby umysłowej, choroby psychicznej w potocznym tego słowa znaczeniu, ale też był człowiekiem o niezwykłej wyobraźni, prawda? I jak obserwowaliśmy, jak on rysował, jak malował, to miałem takie poczucie, że to jest człowiek oderwany w pewnym sensie od rzeczywistości, że impulsem do jego twórczości są doznania psychotyczne, ale że też to, co on tworzył pod wpływem impulsów psychotycznych, było w jakimś stopniu osadzone w rzeczywistości. Ja również miałem wówczas wrażenie, że te projekty, które on robił, miast, drzew, prawda, wielopiętrowych, setki metrów sięgających w górę, że to jest nie tylko fantazja, prawda, ale że jest to jakby wskazówka rozbudzenia czy poszerzenia naszej wyobraźni, nie tylko w znaczeniu artystycznym, ale także wyobraźni jakby pewnego takiego futurologicznego wyobrażenia sobie, w jakim kierunku ten sektor jego talentu w ludzkiej twórczości czy w ludzkiej kreatywności może pójść. To był jeden z pacjentów, którego nikt z nas, kto z nim był w kontakcie, nie zapomni, prawda? Tak wyjątkowy, tak wywołujący, tak właśnie, tak głębokie wrażenie, że psychika ludzka i to, co choroba w nim wywołała przy jego przedchorobowym talencie, stworzyło taki obraz niepowtarzalny zupełnie, ale też trudny do zapomnienia. To była postać o pewnych takich, powiedziałbym, charyzmatycznych cechach osobowości. Że nawet poprzez doznania psychotyczne wywierał duży wpływ na otoczenie. Wśród pacjentów, innych pacjentów schizofrenicznych, można powiedzieć, że był jakby takim kwiatem, który wyrastał ponad przeciętność doznań typowych dla przebiegu i dla doznań subiektywnych w przebiegu tej choroby. W klubie Madame Cosmic Bijou malowany słowik śpiewa do snu. Naręcza women and girls się perlą, a my niestety świecimy piszczelą nieodżałowanych rąk i nóg.